29 października 2024. Miasto Maryi, Hamburg. Były plac Adolfa, który nazwali Adolfa H. 19 kwietnia 1933 roku. 8 lat potem, właśnie 29 października 1941 roku, do obozu KC Dachau przywieziono 200 polskich kapłanów. Był wśród nich 28-letni ksiądz Józef Woźniak, urodzony w Hamburgu 7 lutego w 13 roku. Największy przestępca świata, Bruno Stöckebacher, w Hamburgu obchodził 12 rocznicę, nie, tak, 12 rocznicę urodzin. Żył jeszcze. Dwunastoletni Romuald Jałbrzykowski, bratanek biskupa, arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, urodzony w rocznicę jego urodzin. Data urodzin ma wielkie znaczenie. Bruno Stöckebacher, 7 lutego w 1952 roku, obchodził 50. rocznicę urodzin. Był wtedy w Moskwie, bo z Moskwy wszystko organizował Andrzej Wyszyński. Bardzo piękny program, w którym się znajdujemy. Jesteśmy przed ratuszem w Hamburgu. Ratusz oddano do użytku. W sobotę była rocznica, 26 października 1897 roku. Tutaj są sale cesarskie. Tego dnia we Włoszech urodził się święty papież Paweł VI, którego metryki chrztu nie można znaleźć. Matka Boża jest patronką tego miasta. W herbie jest Matka Boża. A klasztory, tutaj, które stały, budowali przodkowie polskiej królowej Małgorzaty. Tu mamy upamiętnienie, muzyka. Gregor Filip Telemann urodził się 14 marca 1681 roku, a zmarł w Hamburgu 25 czerwca 1767 roku. Już wtedy nie żył cesarz 50. Cesarz rzymski, król niemiecki, wnuk Sobieskiego, którego właśnie jego brat koronował w tysiąclecie synodu zwołanego we Frankfurcie nad Menem 12 lutego 1742 roku. Jak zmarł 20 stycznia 1745 roku w Monachium, cesarz, który się urodził w Brukseli, Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia 1697 roku, Telemann zorganizował muzykę w 5 kościołach Hamburga,
14 marca 1745 roku, w oczekiwaniu na światło. 14 marca 2015 roku w Hamburgu był ingres przestępcy. Nie można inaczej nazwać Stefana, który na rozkaz przestępcy Franciszka przejął zarząd w tym mieście jako biskup, który nie jest biskupem. To tak samo jak ten święty Paweł VI, który nie miał chrztu, a jest świętym. Bardzo pięknie to wszystko zorganizowano. Widzą to tych 200 kapłanów przywiezionych do Dachau 29 października 1941 roku. I wiedział o tym dobrze B16, którego wyświęcił 9 lat potem, 29 października w 50 roku, ostatni fatymski papież. Nie, wyświęcił go na diakona biskup Neuhäusler, urodzony przy Dachau 27 stycznia w 1888 roku. Miał 62 lata w 50 roku, kiedy za panowania ostatniego papieża. To już był inny papież. Wyświęcił 50 roku. Nie, to był papież Pius XII, Eugenio Pacelli, który tak często był w Hamburgu. Szedł drogami swojego poprzednika, świętego 132 papieża, Benedykta V, którego drogami teraz chodzimy w 1040 rocznicę jego pontyfikatu, 964 rok. Bóg wszystko widzi. Wiedział o tym B16, którego wyświęcił na diakona właśnie w 9. rocznicę przybycia 200 polskich kapłanów do Dachau, transportu do obozu, który nigdy nie był wyzwolony. Oszukano kapłanów, oszukano świat. Jaka jest podłość tego B16, J23, PZX, J20, JP1, JP2, B16 i Franciszka. Jaki to jest teatr? Ale Bóg wszystko widzi, dzięki Bogu. Objawiony Eugenio Rowasco 1 lipca 1932 roku, w dniu, kiedy był święcenia w kapłaństwie, otrzymał Bruno Rothschild chrześniak Teresy Neumann, o której Aretin, potomek syna króla Armenii, którego adoptowała regentka Bawarii Sobieska w Wenecji 13 grudnia w 1707 roku, wydał życiorys Teresy Neumann 3 sierpnia 1927 roku. Było już to po założeniu kaplicy świętej Tereski w Rabce, którą fundowali moi dziadkowie. Konsekracja, poświęcenie było 19 czerwca 27 roku. 3 sierpnia 27 roku to była 26 rocznica urodzin też przestępcy, która go nazywają kardynałem tysiąclecia, kuzyn Andrzeja Wyszyńskiego. 29 października 2024. Ratusz.
stojący na klasztorach. Także mamy świętych dzisiaj. I święty Michał Archanioł, który jest patronem Niemiec i patronem Brukseli, która pierwsza wzmianka była 8 maja 1966 roku. Bóg wszystko widzi, dzięki Bogu. Matko Boża wszechwładna, wszechpotężna. Sprawdza się teraz piąta tajemnica Lourdes-Neves. Mamy rocznicę, kiedy w 1868 roku modlono się o uzdrowienie oczu Hermana Cohena. Zaczęto nowennę od 24 października 1868 roku. Szczęśliwy Herman dziś 1 listopada 1868 roku dziękował Matce Bożej za uzdrowienie oczu, ale głównie dziękował za uzdrowienie duszy, za nawrócenie mocą Eucharystii 8 sierpnia 1847 roku w Bethlehems. Matko Boża, wszyscy święci, Boże Ojcze Wszechmogący, to tutaj przekazałam nowennę do świętego Eksperyta w tej sali 15 listopada 2004 roku. Ale von Beuys otrzymał ode mnie świadectwo, bo byłam świadkiem prawdziwej solidarności polsko-niemieckiej podczas organizowania wystawy Solidarności, tej polskiej Solidarności we wrześniu 1990 roku. Otwarta została wystawa 7 września, a 10 września w Bydgoszczy uhonorowano mojego dziadka Stanisława Tomaszewskiego, nazywając jedną z ulic jego patronem został. Zmieniono to w 2020 roku i ulica nazywa się teraz Orba Białego. Było to hasło do akcji 3 maja w 1945 roku tutaj w Hamburgu, kiedy tu w ratuszu bez przelewu krwi Anglicy przejęli Hamburg. I tego dnia Anglicy bombardowali statki z więźniami w Neustadt. Było to, zginęło 10 tysięcy więźniów. Stutthof oświęcił Neue Dame. Bóg wszystko widzi, dzięki Bogu. Jezu, ufam Tobie. Karolu Wielki i wszyscy święci, wspomagajcie nas.